Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam was znowu na wyspie Lena, Lens Island, ogrywamy dalej. Pofarmiłem sobie trochę, jak widzicie tutaj mam Iron Swordów 400, kamieni trochę mniej, bo kamienie wrzuciłem sobie tutaj, dobra, niech się przepala. I w sumie zamiast sobie robić te rzeczy teraz, myślę, że pierw zrobimy sobie upgrade na poziom trzeci tego stołu. Będziemy mieć jakieś nowe, może lepsze rzeczy. Cyk. No tak. Nowe możliwości budowania tutaj mamy. Tu co mamy? Jakiś wiatrak. No i proszę, czyli wiatrak, który będzie przerabiał zboże na mąkę. To już... Dopiero teraz będziemy mogli robić mąkę, z której będziemy mogli piec chleb. I mamy też ogrodzenie. No tu dekoracyjne rzeczy. I co ciekawe, ja chciałem to zobaczyć przede wszystkim. Róże i pieniądze tutaj potrzebne są do kraftowania. Ale ja bym sobie zrobił na przykład ten topór. I przede wszystkim to. Backup lamp. No właśnie, bo to jest to, co tam też Pawcio wspominał w komentarzach. To będzie coś, co będziemy mogli sobie przyczepić i już nas nie będzie martwić. A co to w ogóle mam? Big Bucket. For a big old farm. Golden Mandrill. Czy to jest siekiero topór? Nie wiem. No nie, ja bym sobie przede wszystkim zrobił golden topór, który byśmy teraz używali w walce. Proszę bardzo. I co tu potrzebujemy? Aha, więcej. Mamy 50 na przykład tutaj. Czy byśmy dalej dali radę jeszcze zrobić? Tak, byśmy dali to radę zrobić. To mnie ciekawi, bo to czy to można zbierać? Tym czymś można zbierać... O dobra, topór to sobie od razu wymieńmy. I czy tym czymś można zbierać... O, przede wszystkim tu. 4. No właśnie, to mamy teraz na plecach. I proszę bardzo, możemy używać i toporu. Właśnie, teraz mnie ciekawi, czy to... Nie. Siekiera to nie jest, niestety. Ale... O, tu wszystko jeszcze się rośnie. Ale i tak jest spoko, bo mamy w końcu taką, to co właśnie ostatnio narzekałem, że nie mam światła, który mi daje, jak mam w dwóch ręcach. O, w ogóle tutaj mam jakieś nowe skille. To mieliśmy, ale to coś. No proszę. Kurde. Teraz to mamy sprzęt, dziś wypróbujmy zaraz ten. Jakbym... A, nie, to nie. No dobra, trochę lepszy jest ten topór, ale jak tak patrzę, to... No już nie ma aż takiego szału, nie? Czy byśmy poszli... Właśnie, bo ja bym jeszcze stworzył... Gdzie to było? A nie, ja chyba tego nie odkryłem, nie? Tak, przede wszystkim to. Bo... To mi też da możliwość... Ojejku, 150 skrapu, 100 kawałków Iron Shardu i drewno. No drewno to tam sobie możemy nazbierać, to nie jest akurat problem. Mnie bardziej martwi skrap. Bo powiem szczerze, że ten skrap... To tak, no... Ten skrap to tak ciężko. Ciężko. Podjedzmy sobie. O, dobra, do pełna. I myślę, że próbujemy się wybrać dalej do tych jaskiń. Mam na myśli zaginione, zapomniane miasto, co było. I z lepszym toporem. Może damy sobie trochę lepiej radę też, nie?
A jestem mega ciekawy, co tam jest dalej. Zobaczmy od razu przy okazji, tak. Pójdźmy, czy czasem tu nam się coś nie odnowiło. No nie, niestety. Nie ma tak łatwo. Nie, ale teraz spoko. Teraz mi się podoba, jak mamy tą latarnię na plecaku. Gdzieś tutaj schodziliśmy, nie? To ładnie wali. No właśnie, teraz też tutaj babciu zauważył, że przy tych latarniach dużych nam się odnawia życie, jakbyśmy nie mieli. I to działa faktycznie. Siema. Patrzcie, dwa ciosy i po nim. No, to mi się podoba. Teraz to możemy pogadać. Teraz to inna sprawa. Który teraz wyskoczy? O, tu jest jakiś ten. No. O, i zobaczcie to duże, nie? Nie mamy hapsów. Tak? No i pięknie. I hapsy odnowione. No, to jest super. Dobra. Jeść tutaj się. A, tutaj chyba się szło. Tak. To będzie ten wrap. Teleport. Szkoda, że nie możemy się do niego teleportować, a możemy się tylko od niego. Kurde, to moim zdaniem nie przemyśleli, bo tak musimy przychodzić cały czas tą samą drogę. Dobra, leżą. Paskudy. O nie. Dobra, leży wszystko. Dobra, idziemy teraz do tego pierdzielonego miasta. A trochę chociaż skrapu spamujemy. Podobno też w patchu ulepszyli trochę loot z tych skrzynek. To by było nawet spoko. Gdzieś tutaj kiedyś wyskakiwał jeden, ale nie widzę teraz. Dobra, jest kamień. Kolejny kamień. Kamieni to naprawdę tyle potrzebujemy, że to jest masakra. Ło, a dlaczego teraz trzy wyskoczyły nagle? Dobra, gdzie był ten? Gdzieś tutaj było te ognisko duże, ja bym się uleczył zamiast tracić jedzenie, nie? Tu jest też ta duża, tylko że tu są też te małe pająki, kurde. Dobra, lecz się. Tyk, tyk. Wiecie, bo nie chcę też tracić kurde jedzenia na leczenie, tym bardziej, że to bardzo mało leczy.
Właśnie ciekawe, jakbym już miał te chlebusie. Za ile te chleby na przykład leczą, nie? Tylko kurde, by musiał, żeby robić... O, w ogóle to była notatka? Fajna, ja... Aha, nie, no tak, to już czytaliśmy. Za pierwszym razem to znaleźliśmy chyba. Lecimy do tego Forgotten City. Kurde, ale no... By na mnie na trzech nie wyskakiwało, tak jak teraz. To by było spoko. One się tak pojawiły znikąd, kurde. One w ogóle się pojawiają tak znikąd. Dobra, mamy skrzyneczkę. Nie, tylko te. Dobra. Skrap jest mega ważny tutaj. No, zresztą kamień też. Ale kamień możemy sobie łatwo nafarmić. Znaczy, ja mogę sobie właśnie w ogóle między odcinkami na przykład nafarmić ten kamień. A skrapu to tak ciężko. Było coś? Tak było, skrzynka. I pieniądze. Dobra, idziemy w dół. Tam gdzieś... A, nie tu. Tutaj tu zaraz padniemy. Tu by była pułapka, co pamiętam. Zaraz był ziomeczek też, tak? Tak. Dobra. Poszło. Tu widzę tego bydlaka. Wow. Za dużo ich tu. Dobra. Jakoś poszło. Chociaż powiem szczerze, że... No jest hardkorowo. Dobra, musimy... to szybko zniszczyć. Wra! Damy cię! Dobrze jest. Skrapu. Nie wiem, czy tak dobrze jest, ale... Mamy kolejny skrap, to jakaś notatka. Północny strażnik miasta. Crime has been low with only minor offense. Że mało było kryminalistów. Dużo z mieszkańców. Are out mining for days on and the city streets are bathed. People here to tired. Zmęczeni zostali ludzie tutaj po prostu. Zmęczyli się. Dobra, co tu mamy? Two people missing, still not be found. The people has been growing more restless. Five infringements last night from looters and thieves. Czyli no, dwóch takich ludzi zginęło. Kurde, nie chce mi się tego czytać. Słabo to takie notatkami jest porobione. Dobra, nie wiem, czy to coś na mnie wyskoczy, czy nie. To co to? Co to? To te light shardy tutaj są. Coś u góry jeszcze znajdziemy? Nie, tu wyjście na balkon. Dobra. Tu jest jakiś postęp już, nie? Stamtąd przeszliśmy. Dobra, idziemy dalej zwiedzać. Tu jest chyba wyjście gdzieś. Aha. Zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. Tu jest też wyjście gdzieś. Dobra, pójdziemy bardziej na lewo.
Idziemy bardziej na lewo. Zobaczymy, co tam jest. No tu na razie tak w miarę. O. Dobra. Czyli tu mamy wyjście. Znowu. Tylko szkoda, że tak jak mówię, to nie można do tych teleportów się teleportować. A może można teraz? Wow. Tutaj tego pana. Dobra. Fajnie jakby tu było jakieś te ognisko do leczenia się. Daj mi to. Mamy kolejny kamień. Dzień dobry. To kolejne ogniska, tylko żeby ten bydlak duży nie wyskoczył nagle. No tak! Dlaczego to tak się robi nagle? Kto to wymyślił? Chodź. Żeby jednego tylko zlurowało. Dobra. Kurde, no ale widzicie, jak ile ja kurde żrem tutaj, żeby się uleczyć. No to jest masakra jakaś. Dobra, chodźcie. Dobra, idziesz drugi? No chodź, chodź. Kurde, ciężko się tu walczy, szczerze powiedziawszy. To była za muzyka, czemu tak się włączyło nagle? A to jeszcze ten kawałeczek. Jeden. Toporek w łapy. No chodź. To jest jakieś wyjście. Nie no kurde, już prawie żarcia nie mam, żeby się leczyć. Przesadzili trochę tutaj. O kurde. Padaj, człowieku. A raczej potworze. Nie, nie ma ja tu jakiegoś ogniska, żeby się podleczyć. O. Jest. No nareszcie mogę się podleczyć. Dziękuję bardzo za te łaskawstwo tutaj, tu błogosławieństwo ogniska. Dobra, co my tu mamy? O nie, znowu bydle.
Chodź. Dobra. Odleczonko. Szkoda, że tu nie ma żadnego pancerza jeszcze, który... O nie, znowu. No chodź. Chodź do ogniska. A tutaj coś można wskoczyć chyba. No. No i mamy skrzyneczkę. O! O! Co to taki widoczek mi zrobiło? Na tamtą stronę. Dużo kamienia. Jakaś woda specjalna. O nie, następny. Chodź. No chodź. Chodź tu, do ogniska. O nie, no kurde. Walczy się tutaj tak trochę kiepsko, bym powiedział. Nie lubię tej walki tutaj w tej grze. Tam gdzieś coś było, jakieś gniazdo. A to nie jest chyba tych dużych, nie? Nie, to jest pająków. Dobra. Załatwione. Zbieramy kamienie. I co? Trzeba było tych trzech załatwić, żeby tylko dojść do dwóch kamieni? Smutek. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj niżej. O, no chodź. Leczonko. Przy ognisku domowej. Ja cieplutko w dupkę. No, biegnie kolejny bydlak. No Jezus Mary, jak ten się przejedzie tutaj po poczcie obie, to... Dobra, leczonko. Znowu. Ogniem w dupkę. O, proszę. Lecimy dalej. Trzeba to gniazdo zlikwidować. Dobra. Coś mamy? Nie, tu nic nie mam. Krzesło. Ale tu jest skrzyneczka. O. Światełki. Dobra, skrapu mamy. Ile w ogóle nazbieraliśmy skrapu? Dosyć tak, no 85 mamy ogólnie to. I tak jest dosyć mało. No ale lepsze to niż nic, nie? Gdzie tu wejść? No tu mamy jakieś... Tam mamy jakieś skarby. A tu możemy iść dalej, ale dobra. Bo tu widzę dużo skrzyneczek. Dobra. Oczywiście zapalimy tutaj latarnię. Chyba nie przejdziemy tędy. Będziemy musieli mieć jakiegoś double jumpa. Nie wiem w ogóle, czy w tej grze takie coś będzie istnieć. O nie! Tylko nie ty. Jezus, teraz proszę to podleczyć.
Właśnie o to chodzi, że nie ma tutaj jakiejś kurde obrony czy czegoś takiego, że musisz po prostu, gra cię zmusza, żeby co chwilę się leczyć, nie? Chociaż może są tacy jakieś kurde dobrzy gracze, którzy by robili uniki niczym kurde Bruce Lee, Kung Fu, jakieś kurde fikołki, nie? I pewnie im to nie zadaje obrażenia, ale no ja nie jestem takim dobrym graczem, tak więc... Dobra, dziękuję. Dzień dobry. O. Jest stara kuźnia. Co to będzie? Nic nie będzie. Czyli ogólnie znaleźliśmy jeden ten pojemnik z tymi takimi kryształami. O nie. Kurde, ich tam za dużo jest. No nie, no musimy się cofnąć tam do leczenia, kurde, bo inaczej to będzie lipa. A kurde, że też tutaj nie można tak sobie swobodnie właśnie zwiedzać tego wszystkiego. Trochę za duży hardcore jest dla mnie tutaj, jeżeli chodzi o walkę. Za dużo przeciwników, za dużo trzeba hapsów, nie? Za dużo trzeba się leczyć. No dobra, ale pójdziemy tędy. Tak, bo to jest... A, właśnie, bo to jest to miejsce tutaj. Byliśmy chyba, czy nie? Wydaje mi się, że tak, tylko że przyszliśmy tu... Przyszliśmy chyba tu z drugiej strony po prostu. Wow! Prawie, żebym wypadł. Dobra. Trzeba w pasie szybko zniszczyć te kokony, nie wiem, będę to nazywał kokonami, nie wiem, tam gdzie się rodzą te ziomeczki, nie? Stwory. I trzeba było szybko ich, trzeba było szybko rozwalić. Jemy też, bo trochę zgłodniliśmy. Dobra, trzeba będzie niedługo też wracać, bo generalnie mamy mało żarcia, bo w ogóle mamy, no to jest nasze ostatnie żarcie tak naprawdę. A. A też... Nie no, chyba idzie, że wyrosły już. Dobra. Jedno rozwalone. Dobra, bo już prawie hapsów nie mam. Ratunku! Pielęgniarki potrzebuję. Przy ognisku. Posiedzim. Chwilkę.
Czekajcie, a co, co jest tutaj w ogóle? Domek. A w domku? Banko. I kolejna ten. Notatka. Jakieś mnie w ogóle nie przekonują te notatki ogólnie. O, tu będzie leczonko. Dajcie. Dajcie mi to zapalić. Blisko. Dobra, ale mamy tutaj znowu leczonko kolejne, tak więc jest postęp. Jest postęp, bo będę mógł dalej tutaj zwiedzać. Bez uszczerbku na zdrowiu, można powiedzieć. To mamy. To jest jakiś większy dom. Może tutaj znajdziemy jakąś fajną skrzynkę. A, to znaleźliśmy. O! Nie zużyłem tego pułapki. Oho. Oho. O nie, to jest ten bydlak. One też mogą wchodzić na tą pułapkę. Nie, to ciekawe, to można wykorzystać. Kurde, tam jest ten jeden bydlak, bym go chciał zlurować, żeby... Z drugiej strony też, kurde, kończą na się te... Żarcie. Ale może znajdziemy gdzieś tu teleport? Mam nadzieję. Dobra, jest duży. Chodź, bydlaku. Sobie kapsy. Ja one były tutaj gdzieś. Jak w ogóle jak zabijam to wszystko, to tak się robi muzyczka czasami jakaś dziwna. Jakby nie wiem, coś zrobił dobrego, fajnego, ale tak w ogóle to nie wiem po co ta muzyczka. Dobra, to zbieramy tutaj kamienie, tam jeszcze będziemy mieli scrap. Budynek, o. Ale kurde, lód rzeczywiście chyba poprawili.
O, mamy. Rapa. Rapa. Dobra, tu nie. Tutaj co jest? O! No tak. Brawo. O, u góry jest, widzę ten. A kurde, jestem. No nie. Najprostsze wskoczenie. A ja nie potrafię, no. O, o jest, dobra. O, cztery te kamienie. Dobra. Myjmy to. Będą hapsy znowu. Hapsy. No ale kurde, słabe jest to, że nie będę mógł na przykład tym rapem tutaj się z powrotem przeteleportować. Nie wiem, może w przyszłości dodadzą, bo to kurde... Wiem szczerze, że chciałbym po prostu zwiedzać dalej, nie? Do jaskini. Ale jak sobie pomyślę, że mam na przykład zasuwać na pieszo, nie, na pieszo od początku, to mi się nie chce. Ciach, dobra, mamy to. Co tu jest dalej? Tu gdzieś schodzimy na dół. Dobra, kamienie. Najważniejsze. I też najgorsze jest to, że nie mamy żadnej takiej mapki, nie? Bo jednak, kurde, sporo tu zwiedzamy. I de facto trzeba tu po prostu zapamiętać, co się zwiedzało, co się nie widziało. O, to jest to miejsce chyba. O, to jest to miejsce. No! No, chciałem przecież wracać, nie? No dobrze, jesteśmy z powrotem. No, wrzućmy tutaj. O. Tak, sporo postraciliśmy też przez to. No, najgorsze jest to, że skrapu sporo postraciliśmy. Ja pierdzielę. Mieliśmy tyle skrapu. Nie no. Aż mi się odechciało. Dobra, pozbierajmy co możemy. Właśnie. A teraz pytanko jeszcze jedno. Czy my możemy kosą pozbierać to wszystko? Gdzie to będzie tu? Mamy kosę. Tyk. No, od razu do podlewania też weźmiemy sobie. O. Gdzie piątka?
A, dobra, czekajcie, bo to jest... Okej. A czego mi to coś nie podlewa? Coś tu jest nie tak. Plant al, oczywiście. Plant al. Plant al. Plant al. 36, 37. Nie, dobra. No niech będzie lawenda. Kurde, ale to te zboże długo rośnie. 60, no mało tego, kurde, trzeba by było po prostu więcej nazbierać tego wszystkiego. Ale jak będę zbierać i później tracić przez kurde śmierć, bo... kurde, dupa tu nie, a nie robota. Aha, już upgrade'u nie możemy zrobić w ogóle workbench'a. Taka ciekawostka w ogóle. I generalnie rzecz biorąc, to jest jakby ostateczna nasza broń. Ale, wiecie co, ja bym poszedł do miasta i tam był taki, taka pałka jeszcze do zdobyć, do kupienia. Ona była za jednego kamienia. Kurwa, też straciłem te kamienie. Dobra, nieważne. Nie poszedł, to w takim razie nie idę. Tyle żeśmy stracili teraz niepotrzebnie. Widzicie, trzeba jednak wychodzić, jak już macie mało hapsów i macie mało żarcia. Chodzi na to, że muszę po prostu sobie dużo kamieni, wszystkiego pogrindować. Kupić w mieście żarcie, powiedzmy. Albo lepszą broń też tam, chyba u piratów była ta lepsza broń. Tam za 800 tych monet, czy coś takiego. I wtedy się tam wybrać. To niby nie było głupie, tylko to jest właśnie takie kurde, że trzeba naprawdę sporo grindować tutaj surowców. Co... to bym musiał robić tak naprawdę poza odcinkami. Dobra, nie mam tego, siekiery nie wziąłem. No bo co? No przecież nie będę wam pokazywał, jak przez cały odcinek na przykład walę w drzewa, nie? I kamienie. No bo to by było bez sensu zupełnie. Siekiera. A może ty, a może ja bym tutaj, kurde, to lepiej. Nie, dobra, tym jest trochę lepiej. No właśnie, i kurde, nie wiem, czy będzie mi się chciało tak ciągle grindować te surowce, żeby cokolwiek pokazać, nie? Bo tak naprawdę do zwiedzenia... Chociaż w sumie jakbym pozbierał kasę i wykupił na przykład te rzeczy w mieście, bo to też mnie ciekawi, co one dają wtedy te... Tam można było wykupić jakiś domek w mieście samym. Wiem, że też pole poza miastem można było wykupić za 500 bodajże monet. A ile mam? 300. I w sumie tak niewiele mi brakuje. I zobaczyć, co to daje. Co te nieruchomości nam dadzą? Może w końcu będę miał jakiegoś drwala, który będzie za mnie zbierał tutaj, kurde, te... Bo jestem ciekawy też... Bo na przykład to, nie? Czy to... by można było jakoś uruchomić w przyszłości. Nie wiem, tego nie wiem. Aczkolwiek warto by było sprawdzić. Tak więc chyba na ten odcinek tu skończę. Trochę załamany tą stratą wszystkiego, bo miałem, kurde, miałem ponad 80 na pewno miałem tego. No miałem na pewno kilka tych lightstone'ów. Smutek ogólnie. No ale cóż.
Więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara!